Witamy na stoisku Tascama na targach Frankfurt 2013. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nowości, które możemy przypiąć sobie do komputera. Jeden z najbardziej typowych rozwiązań Tascama w ostatnich latach są właśnie interfejsy USB do profesjonalnej rejestracji na programy komputerowe do rejestracji dźwięku. Jak wiadomo, to, co jest budowane do komputera, jest najczęściej dosyć lichego gatunku. W związku z tym musimy zaopatrzyć się, jeżeli chcemy profesjonalnie coś zarejestrować, musimy zaopatrzyć się w profesjonalną kartę dźwiękową. I taką kartą dźwiękową właśnie jest dopinany zewnętrzny konwerter USB. Tascam zaprezentował na tych targach dwa nowe urządzenia. Jest to Tascam US322, którego widzimy tutaj, i US366. Młodszy braciszek, powiedzmy sobie mniejszy braciszek, zadowala się, ma dwa wejścia, znaczy dwa równoczesne wejścia do nagrywania i sumę stereo. Natomiast US366 rozciąga to do 6 wejść i wyjść. Tascam US366 przede wszystkim charakteryzuje się zastosowaniem całkowicie nowego przetwornika analogowo-cyfrowego. Jest to przetwornik, który Tascam określa jako HDDA, High Definition Digital Audio. Jest to przetwornik umożliwiający nam pracę nawet do 192 kHz w 24-bitowym formacie zapisu, a więc mamy do czynienia z naprawdę najwyższej jakości dźwiękiem, który możemy zarejestrować. Urządzenie wyposażone jest w dwa wejścia na portach XLR. Mamy też wejścia liniowe do podłączenia zewnętrznych liniowych urządzeń, jak na przykład instrumenty klawiszowe, oraz mamy przełączane wejście dla instrumentów gitarowych, gitary basowej, tak zwanych wysokoimpedancyjnych. Sposób wyboru tego wejścia możemy sobie też tutaj wybrać na spodniej stronie samego interfejsu, a więc tutaj mamy możliwość wybrania, w jaki sposób będziemy cyfrowo rejestrowali nasz sygnał. Cyfrowo możemy go zarejestrować albo na tak zwanym złączu koaksjalnym, czyli takim, jakim jest typowe złącze RCA, albo na światłowodowym. Tutaj mamy standardowe wejście ST światłowodowe, czyli możemy sobie kabelkami optycznymi to podłączyć. Z którego wejścia korzystamy, przełączamy to na tym panelu od spodu. Tutaj mamy też przełączane wyjście line out, bo możemy użyć na przykład nasze elementy wyjściowe jako dodatkową parę wyjść z urządzenia, albo jako dodatkową parę wejść do urządzenia, czyli ten konkretny zestaw tutaj przyłączy, też wybieramy sobie line input output, czy to będzie wejście, czy to będzie wyjście. To urządzenie jest również charakterystyczne tym, że mamy też mikser w to wbudowany. Mikser jest software'owy, to znaczy nie jest bezpośrednio na samym tym urządzeniu, ale ten mikser jest dostępny z poziomu programu komputerowego. Przypomnę, że Tascam od lat wyposaża swoje interfejsy komputerowe w program firmy Steinberg. Jest to jego ograniczona, troszeczkę mniejsza wersja. W tym przypadku jest to już Cubase 6LE. Cubase 6LE jest tak naprawdę programem, który dla nawet, powiedzmy sobie, zawodowca jest idealnym wstępem do rejestracji, do tworzenia projektów, do nagrywania różnego rodzaju rzeczy. Wszystkie naprawdę potrzebne rzeczy są już tutaj gotowe. Widzimy tutaj typowy skan, czy typowy ekran programu Cubase. I w momencie, kiedy naciskamy sobie ten klawisz na naszym interfejsie Mixer Panel, wywołuje to na ekranie właśnie panel naszego miksera. Przede wszystkim polecamy to urządzenie ze względu na niesamowitą jakość dźwięku, na bardzo uniwersalną formę tego urządzenia. Proszę zwrócić uwagę, że jest ono zasilane z samego portu USB, a więc nie potrzebujemy żadnego zasilacza, żadnych dodatkowych tego typu rzeczy. Sam komputer i sam ten przetwornik już nam wystarcza, więc możemy robić to nie tylko nagrania, powiedzmy sobie, w studio domowym, ale również nagrania mobilne gdzieś w terenie, jak najbardziej. Jeszcze warte podkreślenia jest to, że mamy tutaj przełącznik
Mamy tutaj przełącznik zasilania Phantom, a więc możemy podłączyć również profesjonalne mikrofony pojemnościowe wymagające tego typu zasilania. Co jest jeszcze bardzo istotne w przypadku tego typu urządzeń, jest to, że tutaj mamy też osobny monitor słuchawkowy. Wiadomą rzeczą jest, że przy rejestracji za pomocą komputera cały tor cyfrowy w komputerze jest dość długi. W związku z tym wprowadzone jest w tym momencie opóźnienie zwane latencją. Ta latencja jest na tyle duża, że jest wyraźnie zauważalna, jest to około 40 milisekund. W związku z tym wszelkiego rodzaju tego typu urządzenia posiadają wbudowany monitor właśnie po to, abyśmy mogli słuchać bezpośrednio to, co nagrywamy. A więc odsłuch słuchawkowy realizowany jest bezpośrednio na tej karcie. Więc tutaj mamy właśnie ten, mamy ten monitor mix, za pomocą którego możemy słuchać sobie to, co wchodzi bezpośrednio na ten interfejs i mieszać go sobie dowolnym w stosunku do tego, co mamy w to, co jest odtwarzane z komputera. Tutaj mamy regulację wejścia pierwszego i wejścia drugiego, łącznie ze wskaźnikami przesterowania i obecności sygnału. Tutaj mamy ten przełącznik mikrofonowo-gitarowy, jeżeli byśmy chcieli na przykład sobie używać go z gitarami. Także w sumie, biorąc pod uwagę cenę tego urządzenia, jest ono niezwykle atrakcyjna cena. Za te pieniądze mamy interfejs bardzo wysokiej jakości, powtarzam jeszcze raz, całkowicie mobilny i w prezencie mamy oprogramowanie razem z efektami. Jedna bardzo ważna rzecz jeszcze, przepraszam, tak cały czas przypomina mi się, ile rzeczy producent do tego urządzenia włożył. Mamy tutaj też budowany pogłos, kompresor, limiter, też one są ogólnie dostępne i możemy sobie je tutaj zobaczyć. Mamy kompresor, mamy suppressor, tak zwany deesser, exciter i korektor.